ale nudy. Nic mi się nie chce. Zrobiłabym coś szalonego, ale samej tak się bawić to nic fajnego. Samej leżenie i gapienie się w sufit nie jest fajne. Petsy i siostrzyczki wolą bawić się razem. Gra na fortepianie też już mi się znudziła. Hej, kochana, gdzie ty jesteś? Szybko, szybko, chodź, chodź! Chodź, chodź, nie ma czasu do stracenia. Muszę ci koniecznie coś pokazać. Co to za krzyki? Kto tutaj tak biegnie? To ja! Słuchaj, znalazłam coś dziwnego. U nas, wiesz, w ogródku. No mówię ci, wykopałam prawdziwy skarb. Myślę, że dokopałam się do jakichś fajnych lol surprise. Co? Lol, laleczki w ogródku zakopane? O rany, chyba ci się to przyśniło. Nie, no mówię ci, prawda? Serio, serio. Wykopałam to, przyniosłam to, przetachałam, bo to jest gigantycznych rozmiarów. No i tam naprawdę w środku ktoś jest. Wydaje mi się, że skoro w środku coś jest, wykopałaś to z ziemi, to mogą to być szkielety. O, kościotrupy! Aj, głupoty gadasz. I to naprawdę straszne. Wiesz co? Lepiej spójrz, co to za gigantyczne klejnoty wykopałam. Klejnoty? Skarby? Nie wiadomo, co to może być. W ogródku laleczek LOL Surprise. Czy wy jesteście ciekawi, do czego dokopała się ta laleczka? No to zapraszam was do oglądania. Ponieważ klejnoty, które chcę wam pokazać, są gigantycznych rozmiarów. Spójrzcie tylko na to. Klejnot różowy oraz fioletowy. Wow, czy wyobrażacie sobie mieć taki klejnot na pierścionku? Też mi pomysł. Nikt by nie mógł nosić takiego pierścionka. Laleczka LOL zdecydowanie ma rację. No i rację miała również, ponieważ w środku znajdują się laleczki. Oh, czy to będą laleczki podobne do LOL Surprise? Nazywają się klejnotki. Piękna nazwa, prawda? No jeśli chodzi o nazwę, no to zgadza się co do tego pudełka. Kolor fioletowy i kolor różowy. No to zaczynamy zabawę i otwieramy. Co też znajduje się w środku? Uwaga, uwaga. Niespodzianki! Wow, wylatują. Tutaj mamy laleczkę. O rany, spójrzcie tylko na to. Jaka piękna. Czy ona jest podobna do LOL Surprise? No nie za bardzo, kochani. Ściągnę jej tę osłonkę. Ależ ekstra wygląda. Jak z Hair Goals, czyli ma długie, długie włosy. Takie prawdziwe. Śliczną buźkę, niebieskie oczy, różowy strój cały, fajnie wygląda, podoba mi się, powiem wam szczerze. Jest oczywiście większa niż laleczki LOL Surprise, zupełnie inaczej wygląda. Sprawdźmy, czy możemy ją postawić. O, uda się. Mamy jeszcze taką saszetkę z niespodziankami. Piszcie mi na dole w komentarzu, co sądzicie o tych laleczkach. Myślałam, że będą bardziej podobne do LOL. Uwaga, uwaga. Wow, cała garść niespodzianek. Po pierwsze mamy naklejki. Widzę tutaj więcej laleczek, jakie możemy skolekcjonować. No i oczywiście klejnoty, kamienie szlachetne, pewnie nawet jakieś brylanty. Gumka do włosów z takim oto niebieskim klejnocikiem. Możecie ją sami używać albo zrobić fryzurę naszej laleczce. Grzebień. Bardzo potrzebna rzecz z lusterkiem. Możemy dzięki temu zrobić fryzurę naszej laleczce, rozczesać jej włosy. I mamy jeszcze spódniczkę. I to z prawdziwego materiału. Wow! Ubierzmy ją naszej laleczce. Musimy ją rozciągnąć. I najpierw wkładamy jeden bucik. No, tu jest taki paseczek na środku, więc musimy go wziąć między nogi. Teraz druga noga. O! I naciągamy do góry. O, włosy mi się potargały. Naciągamy do góry, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Taka baletnica! O, zobaczcie! Super! W kolorze niebieskim ma tę
spódniczkę, oczywiście ze złotym paskiem. No jak Wam się podoba? Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu, bo moim zdaniem laleczka wygląda naprawdę super. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na tą taką ulotkę. Mamy napisane, że to są klejnotki, że w środku mamy 5 niespodzianek, wszystko się zgadza. I teraz znajdźmy naszą laleczkę. To jest chyba ta? O, zgadza się! Ma na imię szafirka, czyli nazwa pochodzi od nazwy kamienia, od szafirów. I tak właśnie ma na imię. I widzę, że tę opaskę, znaczy tę gumkę, ma założoną jako taką opaskę na głowę. To też spróbujmy jej założyć. O, w ten oto sposób, żeby było widać tę gwiazdkę. Moim zdaniem laleczka wygląda naprawdę przepięknie. Zobaczmy teraz, kto będzie w drugim pudełku. Obym tylko trafiła na jakąś inną laleczkę. O, mamy kogoś innego, bo widzę brązowe włosy. Któż to taki? No śliczna laleczka. Mam wrażenie, że wygląda tak samo. Spójrzmy na jej twarz. A, one są takie same, tylko różnią się kolorami. Tutaj mamy laleczkę z brązowymi włosami. Chyba podoba mi się nawet bardziej, bo te włosy są prawie aż takie rude. Laleczka ma do tego brązowe oczy. Zobaczmy, co też się kryje w pudełeczku z niespodziankami. Mamy naklejki. Tradycyjnie mamy kamień. Tym razem przepiękny czerwony. Grzebień z lusterkiem i spódniczkę. A ona jest jeszcze piękniejsza. Ma takie jakby dwie warstwy. Tu ma taki tiul, czy też koronkę. Kolor pomarańczowy ze złotym. Znowu musimy ubrać laleczce. Najpierw jedna nóżka pomiędzy ten pasek. Teraz druga i naciągamy. I teraz musimy ją jakąś ładnie ułożyć, żeby się pięknie tutaj nam prezentowała. O, w ten sposób. No i teraz do Was mam pytanie, kochani. Oceńcie te dwie laleczki. Która Wam się bardziej podoba? Z różowymi włosami, laleczka różowa, czy też z brązowymi włosami, laleczka brązowa? Ja Wam powiem szczerze, że bardziej podoba mi się zdecydowanie ta laleczka, chociaż wyglądają tak samo, ale jakoś bardziej podoba mi się ten kolor brązowy. O, wow! Ale piękna laleczka! Dzieciaki, widzicie to? Spodobały Wam się one? O! Kto by pomyślał, że były zamknięte w takich klejnotach? Ojej, mówisz o mnie? Naprawdę uważasz, że jestem piękna? Ja najpierw chciałabym Wam LOL Surprise podziękować, bo dzięki Wam mogłam wyjść z tego klejnotu. Wyglądacie przepięknie, a Twoja spódniczka taka ładna, aż Ci zazdroszczę. A jak się czujesz? A dziękuję, bardzo dobrze, tylko zapomniałam się Wam przedstawić. Jestem Rubinka, a moim ulubionym kamieniem są właśnie rubiny. Wiesz co? Te laleczki LOL Surprise są bardzo miłe. Ciekawe, czy będziemy mogły się z nimi troszeczkę dłużej pobawić. Oj, wydaje mi się, że tak. Laleczki z LOL Surprise są bardzo fajne. Oczywiście, kochane, możecie z nami dłużej zostać. Wyglądacie przepięknie i troszeczkę Wam zazdrościmy, no, że Wy kochacie tak bardzo klejnoty. W takim razie przyjmijcie ten prezent. Oto naklejki z klejnotami. Możecie je sobie nakleić, gdzie tylko chcecie i od razu będziecie miały przepiękne kamienie. Ta-dam! Zobaczcie, jak pięknie wyglądam. Kamienie szlachetne mam nawet na głowie, tutaj na mojej fryzurze. Ale czadowo! Dzięki wielkie, dziewczyny! No dobrze, a teraz już nie traćmy czasu. Pewnie jesteście głodne, zmęczone
I chciałabym Was poprosić, abyście troszeczkę nam opowiedziały o tych klejnotach. Chodźcie, zapraszam! Jak moi drodzy, spodobał Wam się ten odcinek z nowymi laleczkami, klejnocikami? Dziewczyny, klejnotki wyglądają przepięknie, nawet troszeczkę podobne do LOL Surprise. Powiem Wam szczerze, że takie klejnotki możecie dostać w sklepach Biedronka, więc jeżeli Wam się podobają, to koniecznie się tam wybierzcie, no i zapolujcie na gigantyczne klejnoty. Słyszymy się już jutro, kochani, w zupełnie nowym odcinku. Pa, pa!